Że wchodzisz na ten szczyt i co tam dalej jest? No jak jest na tym szczycie? No czekaj, musimy dojść do tego szczytu. No, mocno. Czyli tak jak, no. Jak zacząłem, to... Tak jak zacząłeś, jest dobrze. No. Wchodzę na szczyt i co czuję? No. Materiały archiwalne, które zobaczycie w tym odcinku, pochodzą ze zbiorów wirtualnego Muzeum Jerzego Kukuczki, które jest patronem tego odcinka. Zapraszamy. Dla nas, ludzi, którzy nigdy nie byli w Himalajach, Makalu może się wydawać górą niepozorną. Dlatego, że nie jest ani najwyższa, ani najbardziej niebezpieczna, ani nawet najpiękniejsza. Bo nam tutaj jest łatwo pomyśleć, że w ogóle istnieją jakieś bezpieczne ośmiotysięczniki. Nie istnieją. Makalu to jest piąta najwyższa góra świata, mierzy 8463 metry, a przy tym jest prawdopodobnie najistotniejszym szczytem na drodze Jerzego Kukuczki po koronę Himalajów i Karakorum. Podcast Głowa do Góry. Odcinek 16. Sam w strefie śmierci. Jurek Kukuczka na Makalu. Dlaczego poszedł tam sam? Jurek, przyjeżdżaj. Byłem pod zachodnią ścianą Makalu. Nie powiodło się, byliśmy tylko na 6700. Ale wierzę, że jest to do pokonania. A może południowa lotce? Zostało mi trochę pieniędzy na koncie krakowskiego klubu. Resztę musisz jakoś zdobyć i przywieźć do Katmandu. Liczę na ciebie, Wojtek. Od tego listu wiosną 81 roku zaczęła się pierwsza wspólna himalajska przygoda Jerzego Kukuczki i Wojtka Kurtyki. Dotychczas wspinali się razem tylko w Alpach, w dodatku bardzo dawno temu. Od tego czasu ich kariery rozwijały się w bardzo nierównym tempie. Wojtek, kiedy pisał ten list, był już gwiazdą. Miał za sobą kilka pionierskich wejść, w tym to w alpejskim stylu na wschodnią ścianę Daulagiri. A Jurek? Owszem, miał na koncie dwa ośmiotysięczniki, ale zdobyte w niezbyt dobrym stylu. Poza tym w polskim środowisku cały czas pamiętano mu spore problemy z aklimatyzacją, które często miewał na początku wysokogórskiej kariery. Jurek wiedział, jaki styl ma Wojtek. Mały zespół, szybka i bezpieczna akcja w stylu alpejskim. Pasowało mu to, więc szybko przystał na propozycję wspólnej wyprawy. W ogóle zaproszenie od Kurtyki to była dla niego spora rzecz, tym bardziej, że nadeszło zaraz po jego powrocie z niezwykłej wyprawy do Nowej Zelandii. Wyglądało na to, że to będzie dla Kukuczki wspaniały rok. Ale problem polegał na tym, że w ciągu miesiąca musiał zorganizować i pieniądze, i prowiant. Zazwyczaj wspinacze, zwłaszcza ci ze Śląska, zarabiali na wyprawy robotami wysokościowymi, na przykład malowaniem kominów. Ale Jurek miał za mało czasu, żeby i znaleźć, i zrealizować jakieś zlecenie, więc musiał kombinować. Zresztą to nie pieniądze były tu głównym problemem, bo te łatwo uzyskał z Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu. Prawdziwym problemem było to, że w 1981 roku gospodarka Polski Ludowej się kompletnie sypała. Rząd wprowadził kartki na mięso, półki w sklepach były całkowicie puste, ludzie dostawali po 4 kilo mąki, pół kilo masła i po 2 kilo ryżu na miesiąc, a Kukuczka przychodził i pytał, czy nie mają sprzedać przypadkiem 80 kg kiełbasy i jeszcze 20 kilo wędlin. W końcu siatka znajomości doprowadziła go do magazynu katowickiego Społem. Okazało się, że towar w Polsce jednak jest. Po prostu nie dla każdego. Wybrał sobie stamtąd co tylko chciał, a było z czego wybierać. Puszki rybne i mięsne, kawy, herbaty, cukier, mąka, makarony, suszone owoce, słodycze. Wszystko było. Z kolei chłodnie Super Samo były pełne mięsa, więc dla Kukuczki, którego ulubionym warzywem była golonka, to było jak wizyta w sklepie z zabawkami. Ale z tak zdobytym prowiantem też trzeba było uważać. To kawałek z książki Kukuczki, Mój pionowy świat. Wyjeżdżałem w biały dzień z tego podziemnego magazynu przed Super Samem, ciągnąc za sobą wózek ręczny, na którym leżały puszki konserw mięsnych, puszki z szynką. Przechodzący ludzie, którzy to widzieli, stawali się wręcz agresywni. Sprzedaj to! Skąd to masz? Dawaj, dobrze ci zapłacę! Marzyłem, by jakoś chyłkiem dojechać z wózkiem do Malucha, wrzucić te skarby do środka i odjechać. Wydawało mi się, że jednak nie dam rady. Zbiegowisko rosło, ludzie napierali, pytania i propozycje kupna stawały się coraz bardziej niecierpliwe, wrogie. Kiedy byłem w samochodzie i ciągnąłem za rozrusznik, czułem się jak wtedy, gdy w górach człowiek ucieka przed sunącą w dół lawiną. W końcu nadszedł czas wyjazdu. Pierwszy syn Kukuczki, Maciek, miał wtedy roczek.
Jurek zabrał do plecaka jego ulubioną zabawkową Biedronkę i pojechał do Katmandu, gdzie czekał na niego spłukany Wojtek ze złą informacją. Dwóch zagranicznych wspinaczy, René Gillini i Alex McIntyre, w ostatniej chwili zrezygnowali z udziału w wyprawie. To były fatalne wieści, głównie dlatego, że złotówki w Katmandu były bezużyteczne, a to Alex i René mieli dostarczyć dolary. W końcu jednak przyszedł zbawienny telegram od Alexa. Zdobył pieniądze i rusza do Katmandu. Czyli jednak jest nadzieja. Szkoda tylko, że tych pieniędzy było ledwie 2000 dolarów z hakiem. Jak to się rozeszło po środowisku, że Polacy i Brytyjczyk chcą zdobyć 8000 za 2000, to Jurek i Wojtek stali się obiektem żartów. Nawet w zagranicznej prasie pojawiły się artykuły pod tytułem Makalu za 2300. Wyprawa czy awantura? No ale trudno. Ograniczyli ilość sprzętu do zabrania do bazy, dzięki czemu mogli wynająć mniej tragarzy. Musieli bardzo mocno kombinować, żeby dopiąć budżet tego przedsięwzięcia, a tego niestety nie ułatwiał im nijaki Katka, oficer łącznikowy, którego im przydzielono. Na pierwsze spotkanie ze wspinaczami przyszedł z kolegą, który wcześniej towarzyszył amerykańskiej wyprawie. Niech panowie się zapytają, co on od nich dostał. Nie chcecie spytać? To ja wam powiem. On dostał od Amerykanów znakomitą odzież, ale nie tylko. Dostał też radiomagnetofon stereo. I ja mówię tylko o tym, żeby panowie wiedzieli, no bo liczę, że nasza współpraca będzie równie owocna. Katka miał niestety w Katmandu plecy. Nie można było całkowicie zignorować jego zachcianek. Ale kiedy oznajmił im, że doktor kazał mu wypijać codziennie jedno piwo, więc należy to uwzględnić w kosztach, to próbujący dopiąć himalajską wyprawę za 2000 Polacy uznali, że to już ciutkę za dużo. Tym bardziej, że piwo kosztowało 6 razy więcej niż obiad. W końcu wyprawa ruszyła, ale Katka ciągle narzekał i to z każdym dniem coraz bardziej. A trekking pod Makalu to jeden z najdłuższych, normalnie zajmuje nawet 12 dni. Im wyżej wchodzili, tym gorzej znosił to Katka, który nigdy wcześniej nie był w górach. W końcu któregoś ranka wyszedł z namiotu cały osmalony. Okazało się, że przez całą noc było mu tak zimno, że zaczął w nim palić świeczki, jednocześnie prawie się przy tym dusząc, bo namioty były dosyć szczelne. Tego Katka już nie wytrzymał. Dostał od wspinaczy namiot, trochę prowiantu i zawrócił do Katmandu. I to nie był ani pierwszy, ani ostatni raz w historii polskiego himalaizmu, kiedy oficer łącznikowy zawrócił w drodze pod górę zniechęcony warunkami i zmęczeniem, wcale też nie znajdując wsparcia we wspinaczach, którym jego nieobecność była często na rękę. Tak samo było pod Daulagiri w 1980. Wtedy oficer był tak straszną łajzą, że wspinacze musieli dosłownie prowadzić go za rękę. Zresztą możecie tego posłuchać sami, ta historia jest w 12 odcinku podcastu. A jak podoba wam się ta historia, to nie zapomnijcie o łapce w górę. Dzięki. 12-dniowy trekking pod Makalu Polacy pokonali w 10 dni i rozbili obóz pod zachodnią ścianą. Powoli się aklimatyzowali. W bazie w wolnych chwilach odkrywali mięsne specjały, które zdobył Jurek w Polsce. To wtedy Wojtek zrobił zresztą ideologicznego fikołka, wciągając kolejne kabanosy i tłumacząc, że co prawda jest wegetarianinem, ale nie praktykującym. Tak samo jak większość Polaków jest chrześcijanami. Wierzącymi, ale nie praktykującymi. Tak naprawdę chodziło o to, że zdaniem Wojtka mięso było potrzebne do skutecznego działania w górach, dlatego robił sobie przerwy od wegetarianizmu na wyprawach. Natomiast Jurek Kukuczka nigdy nie robił sobie przerw od swojej brawury w górach. Podczas jednego z wyjść aklimatyzacyjnych w okolice Makalula Kukuczka prowadził drogę przez pola śnieżne, a Wojtek nagle stał się nerwowy. Jurek, tu jest zbyt niebezpiecznie. Nie jest stromo, ale lawiniasto. Nie martw się, nic złego się nie dzieje. Jurek, proszę, stój! No zobacz, nic się nie dzieje. Jurek nie miał racji. Działo się. Chwilę później usłyszeli przerażający trzask i zobaczyli, jak stok tuż poniżej Jurka, wzdłuż założonego przez niego śladu, pęka i zaczyna pędzić w dół pod postacią potężnej lawiny. W dłużącej się chwili grozy wszyscy obserwowali, jak masy śniegu suną w dół, a potem spadają w przepaść. Po wszystkim, stok poniżej nich był zupełnie goły, tymczasem powyżej nich wciąż zalegały masy śniegu, które teraz nie miały na czym się wspierać, co groziło drugą lawiną praktycznie w dowolnej nadchodzącej sekundzie. Nie ulegało wątpliwości, że należało stamtąd jak najszybciej uciekać. A Jurek krzyknął. Ej, chłopaki, chodźcie! Teraz już wszystko jest w porządku. Wojtkowi opadły ręce. W końcu jednak namówił Kukuczkę do odwrotu. Wrócili do bazy. W międzyczasie wpadli jeszcze na Reinholda Messnera i Daga Scotta, dwóch legendarnych wspinaczy, którzy też aklimatyzowali się w okolicy.
Częstujemy ich góralską herbatą, lekko wzmocnioną spirytusikiem z apteczki. Siedzę w kącie, słucham górskich opowieści. Liczy się i znany jest tutaj w Himalajach Wojtek, który już niejedno takie spotkanie z Messnerem w najwyższych górach celebrował. Zna go i Doug Scott, bo przecież Wojtek wspinał się w Hindukuszu z Anglikami. Wojtek i Alex są gospodarzami, a ja zajmuję się kuchnią. Do rozmowy się nie pcham, wolę słuchać. Wspominał w książce Kukuczka. Jurek, Wojtek i Alex aklimatyzowali się już od miesiąca, więc nadszedł czas, żeby wreszcie zacząć poważne wspinanie. Ich plan zakładał pokonanie potężnej zachodniej ściany Makalu w stylu, jakiego świat dotąd nie widział. Wschodnia ściana Daula Giri, którą pokonał Wojtek rok wcześniej, była pierwszym bigwallem na ośmiotysięczniku pokonanym w stylu alpejskim, ale zachodnia ściana Makalu to było jeszcze trudniejsze wyzwanie, na zdecydowanie wyższej górze, o zdecydowanie większych trudnościach. Alexa i Wojtka interesowało tylko pokonanie jej w najczystszym alpejskim stylu. Nic innego nie wchodziło w rachubę. Przez pierwsze dwa dni wspinaczka przebiegała bez większych problemów. Wspinacze dotarli do wysokości 7800, ale tam niestety napotkali przewieszoną 400-metrową barierę skalną, która okazała się znacznie trudniejsza niż przewidywali. Najpierw spróbował się do niej dobrać Wojtek, ale nie poszło mu zbyt dobrze. Później Alex, ale przez cały dzień pokonał ledwie 30 metrów. Nadchodzi taki specyficzny moment, w którym nikt do nikogo nic nie mówi, ale jeden obserwuje drugiego i widzi, jak ta wola zwycięstwa spada. Tempo słabnie, wszystko idzie coraz oporniej. Tak pisał o tej chwili potem Kukuczka. W końcu Wojtek krzyknął do Jurka. Nie widzę szans! Nie zrobimy tego! Może spróbujemy inną drogą? Albo pokonajmy jeszcze kilkanaście metrów? Może wyżej będzie łatwiej? Nie ma sensu! Schodzimy! Zeszli do bazy. Dowiedzieli się, że Messner i Scott po dwóch nieudanych próbach trawersu rezygnują i wracają do Katmandu. Kurtyka w swojej głowie też już podjął decyzję o zakończeniu wyprawy. Zachodnia ściana była po prostu zbyt trudna, a inna droga zupełnie go nie interesowała. Posłał gońce po bagaże. Przyszła pora, żeby się pakować. Ale Kukuczka dalej kombinował. Zanim dotrął tragarze, minie tydzień. To dużo czasu. Jurek nie potrafił odpuścić tak łatwo. Wojtek, zrobimy to szybko, mogą nam wystarczyć 3-4 dni. Może będziemy mieć szczęście do pogody. Po pierwsze, dobrze wiesz, że pogody nie ma. Widzisz, że wszyscy się wycofują, bo wieje jak cholera. Po drugie, mam trochę odmrożone nogi, naprawdę nie widzę możliwości. W takim razie, ja spróbuję wejść sam. Jeśli jesteś do tego przekonany, spróbuj. Twoja wola, ale ja nie widzę szans. Możesz skorzystać z mojego sprzętu, bierz wszystko, co tylko będzie ci potrzebne. Był spokojny. Nie trapił się nawałnicą szarpiącą w nocy namioty, ani śpiewem wichru na graniach. Czasem wydawało się, że działa przeciwko logice. Faktem jest jednak, że rządził nim jakiś wyższy wewnętrzny imperatyw, prowadzący go zawsze do szczęśliwych rozwiązań. Jurek wziął trochę sprzętu Wojtka i ruszył w kierunku ściany około południa. Kiedy tam dotarł, postanowił, że idzie dalej, dopóki warunki będą na to pozwalały. Potem zanocuje, a następnego dnia podejmie decyzję, co dalej. Wspinał się aż do północy i nowym wariantem dotarł do okolic miejsca, gdzie rozbija się drugi biwak na normalnej drodze. Wiatr wiał tak mocno, że przez kilka godzin walczył z płachtą biwakową, zanim udało mu się w końcu odkopać stary, zniszczony austriacki namiot, w którym w końcu zasnął. Następnego dnia wiatr wiał bardzo mocno, od samego rana. Nawet Jurek musiał przyznać, że trzeba zawracać. Kiedy był już gotowy do drogi, pogoda zaczęła się jednak zmieniać. Kukuczka postanowił wyruszyć w kierunku szczytu. Na przełęczy Makalu Las znalazł namiot, który pozostawili tam wcześniej, podczas aklimatyzacji. Był nierozstawiony, dlatego też nie sponiewierał go wiatr. Tam Jurek zanocował ponownie. Rano znów dylemat. W górę czy w dół? Coś znowu działo się z pogodą, pojawiły się chmury, cały czas wiał potężny wiatr. Jurek znów posłuchał swojego górskiego instynktu i ruszył do góry. Dotarł na wysokość 8000 metrów i tam znów po dramatycznej walce z wiatrem rozbił namiot. W nocy dopadły go pierwsze halucynacje, ale i tak rano już bez zawahania poszedł w kierunku szczytu. Tym razem na lekko. Wziął ze sobą tylko aparat, 10 metrów liny, 3 haki i 2 śruby lodowe. Był sam, w złej pogodzie, w strefie śmierci na Dziewiczej Grani. Dochodzę do ostrza grani, gdzie natrafiam na uskok skalny. Jak go ugryźć? Iść w lewo czy w prawo?
Z lewej widzę, że nie, bo pion zupełny. Ostrze grani to natomiast wspinaczka skalna. No oko w skali 4 do 5. Bez asekuracji boję się. Zaczynam próbować z tej strony, gdzie idzie małe zacięcie w prawo. Może tędy. Mam jednak tylko 10 metrów liny. Decyduję się iść z tak zwaną autoasekuracją. Zawiązuję koniec liny na sztywno do haka i pnę się do miejsca, w którym znowu zapinam ją na sztywno. Teraz wracam, odpinam od dolnego haka, idę z powrotem do góry. Po takiej żmudnej i niebezpiecznej przeprawie, Kukuczka stanął wreszcie na szczycie Makalu przed 17. Wiedział już wtedy, że nie ma szans dotrzeć do namiotu przed zmrokiem. Na wierzchołku zrobił zdjęcie, pozostawił plastikową biedronkę, którą zabrał synowi Maćkowi i skierował się z powrotem granią w dół. Samotna droga powrotna w ciemnościach była szalenie niebezpieczna. Ale Jurek to Jurek. 24 godziny później był już w bazie, gdzie naprzeciw wyszedł mu Wojtek. Na miejscu byli też ciągle Austriacy czekający na tragarzy, podobnie jak Kurtyka. Gratulowali Jurkowi i zaprosili Polaków na kolację. Kukuczka był oczywiście bardzo mocno zmęczony i odwodniony. Pił wszystko, co wpadło mu do ręki, a w książce zapisał: później ten obcojęzyczny gwar znowu wraca, narasta. Czuję, że zaczyna wyłazić ze mnie zmęczenie. Rozglądam się po twarzach i w pewnym momencie odzywam się: daliby się coś zapalić. Zapadła cisza. Zbaranieli. Już w Katmandu Jurka i Wojtka czekał ten mniej przyjemny etap wyprawy. Użeranie się z urzędnikami. Na miejscu czekał na nich wściekły Katka. Zarzucając, że nie zapłacili mu wystarczająco i grożąc, że narobi im problemów w Ministerstwie Turystyki Nepalu. Urzędnicy ostrzegali ich, że Katka wywodzi się z wpływowej rodziny i niestety rzeczywiście może im narobić problemów. W końcu Polaków zaprosił do siebie lokalny dziennikarz i pokazał im pismo, jakie wystosował do jego redakcji Katka. Udowadniał w nim, że wejście na Makalu było w tym roku niemożliwe i że Kukuczka na pewno tego nie dokonał. Jak się okazało, takie samo pismo zaadresował do ministerstwa. Niestety, ostatecznie wejście Jurka nie zostało uznane przez nepalskie władze. I nie było sposobu, żeby ich przekonać. A Jurek miał tego dosyć. Nie po to wychodziłem na szczyt, żeby wam udowadniać, że na nim byłem. Możecie sobie robić co chcecie. Ja powiedziałem już wszystko i nie mam do dodania ani słowa. Dla mnie ta sprawa jest zakończona. A czy wy w to uwierzycie, czy nie, dla mnie jest najzupełniej obojętne. Rok później do domu Kukuczków przyszedł list z Korei Południowej. Tamtejszy himalajsta podczas wejścia na Makalu trafił na szczycie na zabawkę w kształcie bardzo dziwnego żółwia, który był czerwony i miał czarne kropki. Najwyraźniej biedronki nie są w Korei zbyt popularne. Ale co najistotniejsze, ta konkretna biedronka, którą Jurek zwędził synowi rok wcześniej, stała się ostatecznym dowodem w sprawie i zmusiła nepalskie władze do uznania Kukuczce wejścia na Makalu. Został pierwszym Polakiem z 3 8-tysięcznikami na koncie. A gdyby tak zdobyć kolejne? Więcej niezwykłych historii na kanale już niedługo, więc do usłyszenia, kochani. Dla mnie to oczywiście cały czas hobby, ale gdybyście chcieli mnie wesprzeć w tworzeniu kolejnych materiałów, to można to zrobić za pośrednictwem mojego profilu na Patronite. Link znajdziecie oczywiście w opisie. A za udział w dzisiejszym odcinku serdecznie dziękuję Filipowi Kliberowi w roli Jurka Kukuczki, Markowi Rusinkowi w roli Wojtka Kurtyki i Rafałowi Patykowi w roli Katki. Głowa do góry i do usłyszenia. Za dostęp do niezwykłych zdjęć i materiałów archiwalnych dziękuję Wirtualnemu Muzeum Jerzego Kukuczki. W opisie tego filmu znajdziecie link do tego wspaniałego miejsca w sieci, gdzie możecie jeszcze więcej dowiedzieć się o życiu i górskich osiągnięciach Jurka Kukuczki. No ale wypiłeś teraz kielich, hejte. Słuchaj, zróbmy jeszcze raz tą próbę, tą samą, jakbyś jeszcze raz to powiedział. Że... ale mów to tak, jakbyś mi to powiedział. Na razie nie nagrywamy tego. Powiedz tak, jakbyś to mi powiedział.